Zapraszam Was dzisiaj na małą aktualizację naszego projektu Optimus. Pokażę Wam, jakie części udało mi się do tego projektu pozyskać. Oraz oczywiście omówimy sobie już taką koncepcję budowy tego komputera, bo mam na niego taki niestandardowy pomysł. Zapraszam. Słuchajcie, koncepcja na ten komputer długi czas jakby nie była mi znana, ale już wiem, co chcę tutaj osiągnąć i dzisiaj się z Wami tym podzielę oraz oczywiście omówię Wam te komponenty, które pozyskałem. W pierwszej kolejności miał być to kolejny projekt na XP-ku, jakaś późniejsza wersja Platinum, żeby to był właśnie Athlon 64. Trochę części z tamtego, trochę tak dokupione i właściwie nie wiedziałem, do czego ten projekt dąży. Ale już wiem. Uznałem, że to będzie pierwsza konfiguracja, która będzie właśnie też pomocna przy serii o grach, o której cały czas wspominam. I ten komputer połączy troszeczkę retro XP z taką nutką trochę współczesności. Jak chcę to osiągnąć? Po pierwsze, ładujemy tutaj możliwie najwyższy model Athlona na tą podstawkę, żeby nie było żadnych problemów z odpalaniem tych gier. Wrzucimy tutaj oczywiście RAMu przynajmniej te 1 albo 1,5 giga. Myślę, że na XP-ka to już będzie spoko opcja. Pierwszym elementem, nazwijmy to ze współczesności, będzie tak naprawdę pierwszy komponent, który pozyskałem, czyli czytnik kart pamięci. Trafi on w zatokę po napędzie FDD. Po pierwsze, nie potrzebuję tutaj napędu FDD, a jeśli nawet bym go potrzebował użyć, to mam 3 inne komputery z tym napędem, więc tak naprawdę nie jest mi potrzebny czwarty, a to będzie ta doza współczesności dla tego komputera. Jedźmy dalej. Kolejne komponenty, które to pozyskałem, to oczywiście kości pamięci RAM. Mam kilka, zobaczymy, w jakiej konfiguracji będą chciały one działać. Różne pojemności będziemy to testować. Tak jak mówię, 1 lub 1,5 giga to jest takie minimum, które chciałbym osiągnąć, a myślę, że też dość optymalnie. Kolejną dozą współczesności będzie ta oto zewnętrzna karta dźwiękowa, słuchajcie. Jest to Creative Sound Blaster AUDIG. Jest to dokładnie ten sam model, który miałem w swoim e-boxie dawno, dawno temu. Także taka karta, myślę, że bardzo fajnie dopełni ten zestaw czymś bardziej współczesnym. Też oczywiście nie przesadzajmy z tą współczesnością, bo mamy tutaj to szerokie PCI. Ale tak czy siak ten element trafi do tego komputera. Oczywiście trafi tutaj dysk na SATA. W tej chwili mam taki startowy, który pozwoli mi uruchomić ten zestaw. Jest to MaxStore 160 giga, ale bardzo mocno myślę nad tym, czy na system nie posadzić SSD. Żeby była kolejna właśnie ta doza współczesności. Ale czy XP będzie potrzebował dysku SSD, żeby się szybciej uruchamiać? No myślę, że wydaje mi się, że może być to przerost formy nad treścią. Ale tak czy inaczej przetestuję instalację Windowsa XP właśnie na SSD. Zobaczymy, jak to będzie chodzić i po prostu ewentualnie albo ten, albo inny dysk o większej pojemności zamontujemy do tego zestawu. Na chwilę obecną mam ten. Słuchajcie, kolejne komponenty, które pozyskałem, to czarna nagrywarka DVD. Jest to bodajże Lighteon i będzie ona dopełniać front naszej obudowy. Jak pamiętacie, nie mieliśmy tam po prostu pustą dziurę, więc taki napęd w tym kolorze będzie idealnie pasował. Do tego mam również taśmę ATA. Kolejnym elementem, który już mieliście okazję zobaczyć, jest karta graficzna, słuchajcie, FX5500 w wydaniu od MSI, czyli będzie idealnie pasował do tej płyty głównej.
Zrobimy sobie też dzisiaj serwis tej karty graficznej. Wrzucimy sobie tutaj świeżą pastę i zmienimy te kołki, aby były one jednakowe. Kolejnym elementem, słuchajcie, jest to zasilacz. Tak naprawdę czarna lista, 400 W, ale pomierzyłem go, trzyma swoje parametry, trzyma napięcia i myślę, że dla tego zestawu będzie on wystarczający. Oczywiście wyświetlacz błędów, który mieliście okazję zobaczyć już wcześniej, również trafi do obudowy. Kolejne elementy, które pozyskałem, to te oto nóżki, których tutaj brakowało. Także ten element dopełni obudowę, żeby nam nie rysowała blatu. I ostatni element, którego brakowało, czyli wiązka do naszych przycisków i przednich diod. Co prawda front jeszcze wymaga mojej pracy, dlatego dzisiaj się tym nie będziemy zajmować, ale ogarniemy po prostu te komponenty, które widzieliście przed chwilą. No i oprócz tego oczywiście to, co wspominałem w ostatnim filmie, mam jeszcze chłodzenie boksowe właśnie pod tą podstawkę oraz radiatory mostków chipsetu. Północny założymy dzisiaj, natomiast ten musi poczekać na klejące termopady. Jeśli chodzi o listę rzeczy, których mi brakuje na ten moment do tego zestawu, to jest niestety procesor, tego będę szukał, mam dwa na tą podstawkę aktualnie, ale mają połamane nóżki. Z części oprócz baterii i zastanowienia się, co z tym dyskiem, to tak naprawdę będzie chyba wszystko. Szczegółowo te wszystkie komponenty omówię Wam w następnym filmie, kiedy już będziemy to finalnie wszystko montować, uruchamiać i będziemy mieć przede wszystkim procesor. Będzie też ogarnięty front, zrobię coś z tym przyciskiem, poczyścimy to wszystko, zainstaluję tą wiązkę i w przyszłym filmie już będziemy składać na gotowo. Natomiast dzisiaj zainstalujemy to, co po prostu na chwilę obecną tutaj mamy. Dobra, słuchajcie, pierwsza operacja, tak jak wspominałem, to założenie radiatora do naszej karty graficznej. Mamy już wszystko wyczyszczone, została nam aplikacja świeżutkiej pasty. Zakładamy nasz radiator i przyczepiamy go za pomocą takich oto plastikowych kołków. Omówmy to, co dzisiaj zaszło. Przede wszystkim mamy wstępnie pomontowane wszystkie komponenty. One są poczyszczone. Mamy też zamontowany nawet nasz cooler. Co prawda pod spodem w sokecie nie ma jeszcze procesora, ale on jest tak zamontowany tylko orientacyjnie. Postanowiłem chwilowo zrezygnować z Sound Blastera. Strasznie burzył mi tutaj harmonię w środku tego komputera. Ani na dole, ani na górze gdzieś mi coś nie pasowało. Po prostu prawdopodobnie zostanie on wykluczony z tego pomysłu. I teraz tak. Mamy dwa problemy do rozwiązania. Pierwszy problem to jest brak jednego USB-ka na płycie głównej. Tak jak wspominałem, muszę podłączyć USB, które są na śledziu z wyświetlaczem błędów. To jest pierwsza rzecz. Druga, muszę podłączyć czytnik kart pamięci i frontowe USB z przedniego panelu obudowy. Czyli potrzebuję trzech miejsc, a mam tylko dwa. Muszę to rozwiązać albo jakiś rozgałęźnik, albo karta rozszerzeń z USB. No, zobaczymy. Drugi problem jest taki, że albo wymiana zasilacza, albo kolejny adapter, ponieważ w tym zasilaczu nie ma zasilania SATA, które jest mi potrzebne do dysku. I to jest kolejny problem, który trzeba rozwiązać. Tak jak wspominałem, te komponenty są pomontowane, już śrubki są wszystko kompletne, tak jakbym tego chciał. Natomiast będę je i tak jeszcze wyjmował przed finalnym złożeniem. Na chwilę obecną tak to się prezentuje. Mamy wpięte na razie 3 kości pamięci RAM, 2 512, 1 gigówka, czyli mamy w sumie 2 giga pamięci dla naszego komputera. Zobaczymy, czy też te pamięci będą chciały wspólnie pracować.
Mam już zainstalowany co prawda przedni panel, ale on też nie jest ani wyczyszczony, ani ogarnięty, ani polutowany. Założyłem go tylko po to, żeby sobie sprawdzić odległość montażu napędu i naszego czytnika. Być może jednak tą FDD i by się rozwiązał problem z USB-kiem. No zobaczę, bo to też zastuje kolejny problem. W tym zasilaczu też nie ma zasilania FDD. Także to są jakby otwarte tematy. Podejrzewam, że skończy się jednakowoż na jakimś rozgałęźniku tutaj. Na chwilę obecną tak to się prezentuje. Szukam procesora. Próbuję rozwiązać te problemy, które powstały teraz. Naprawiam front i w następnym filmie przedstawiam Wam wszystkie komponenty, składamy to na gotowo, próbujemy odpalić i oczywiście zainstalować system operacyjny. Szczerze powiedziawszy, nie mogę się doczekać. Jakoś tak złapał mnie ten projekt, że chciałbym go realizować szybciej niż Platinum, na którym mi tak naprawdę bardziej zależało od samego początku. Ten jakoś tak idzie szybciej. I też wiem, do jakiego przeznaczenia go użyję, chyba dlatego tak mi się spieszy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie i zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia.